Pierwsza część. Najlepsza ze wszystkich. Gdzie my jesteśmy teraz? Dalej w Rzymie chyba. Koloseum. Czas odwiedzić Koloseum. Nic tu nie ma, trzeba nurkować. Piękny skok na główkę. Chyba krokodyla tam widziałem bez kitu. Czekaj, Lara. I lwy. Lwy bez grzywy. Siemano, Bombeliusz, witam cię. Gramy w kolejnego klasyka. Już myślę, że nawet 40% gry przeszedłem wczoraj. Jak tam mija niedziela? Co ja tu widzę? Da się wejść wyżej? Może? Nie, nie tak. Wracaj. Tak i tak. Pięknie. Tu nic nie ma. Po co ja tu woziłem? Tam jest jakaś jaskinia? Chyba nie. Tam mamy jakieś naboje, ale jak się tam dostać? Ten? Może i coś tu jest? Bez kitu. Wracaj! O kurde! No, naceluj się na nim. Walka jest najsłabszym elementem tej gry. Została dodana na sam koniec, bardzo szybko. I nawet twórcy się do tego przyznają. Tego śmieszna rzecz, że praktycznie nie ma ludzi. Jest tylko kilku ludzkich przeciwników. Uznali, że zabijanie zwierząt jest dużo bardziej ludzkie. W tych czasach to trochę inaczej wyglądało. Ja mogę jakoś tam dojść. Tutaj się ześlizgnę, no to mogę stanąć jeszcze. Tam się też raczej ślizgnie. Ale spróbujemy to przeskoczyć.
Nie trafiłem tam, gdzie chciałem. To nic. Oj, kurwa. Śmieszne są te lwy. Zamknięte. Bardzo powoli. A tu nie ma drogi. Ciekawe. Tam jest jeszcze jakieś coś, ale tam nie wiem jak wejść. Popatrzmy. Tu więcej nie ma. Wbijam z powrotem na górę. Cyk. I tutaj się przejdziemy. O ile to się uda. Strasznie kwadratowo. 96 rok. Apteczka tylko. W czasie, kiedy ta gra wyszła, nie było jeszcze żadnej gry, która by tak pokazywała tyłu bohatera. Pozwalała w ten sposób biegać po trójwymiarowych otoczeniach. Ta gra wręcz zdefiniowała gatunek. I rzeczywiście jest kwadratowo, ale to przez ograniczenia sprzętu. Pracowało nad nią tylko 6 osób przez 18 miesięcy. To jest ogólnie bardzo krótko na tak bardzo mały team. No gdzie tu kurwa trzeba iść? Tam nic nie było. Ciekawe, czy tam nie wskoczy. Raczej nic nie da. Chociaż trochę wysoko. Nie no, najpierw tam próbuję. Ops. Ops, staniesz tu? Stoi! Zajebiście! Może tam pewnie tylko sekret jest. Oczywiście. Dobra, teraz jak się dostać do Koloseum? Może w wodzie coś ominąłem? Albo gdzieś jakaś, kurde, znowu jest dźwignia ukryta. A tu nic nie widać. Też nic nie widać. Tam coś widziałem. Nie. O, to. Zamiast narzekać na kwadraty, byś mi pomógł rozwiązać zagadkę.
Tutaj definitywnie nic nie ma. Tutaj też żadnych dźwigni nie widzę ukrytych. Tutaj są drzwi, które są zamknięte. Jak je otworzyć? A tu jest kurwa dźwignia. Może tu z drugiej strony trzeba wejść jakoś. Jakoś. Tam był sekret, w wodzie nic nie ma. No poza tym górą tam, którą już przebiegłem dwa razy. Nie bardzo widzę tutaj cokolwiek. Tam nic nie widać. Tu nie ma. Nie ma mapy. No co ty? Tam już właziłem. Może gdzieś jeszcze na wyższy poziom się da wyjść tego gzymsu. I jeszcze wyżej niż tam. Popatrzmy, może tam gdzieś coś się do góry, chociaż to wygląda jak sufit już, prawdę mówiąc, ale z drugiej strony nie do końca to jest sufit. Być może ten budynek ma dach. Tylko jak się tam dostać? Tu nic nie ma. Ciekawe. No nie ma nic. Się zwaliłem. Kurde, tak wczoraj gładko szło. Wszystko po kolei, ładnie, pięknie. A tu stoję. Ściągnąć gumę. Nie ma nigdzie tej skrytki pocztowej, żeby mi ją przysłali, tą gumę. Ale no tu jest takie miejsce, gdzie można ją zaczepić. Może widzicie coś, czego ja nie widzę? No, co za gówno. Przecież to nie może być takie trudne. Przewrócone kolumny, ale raczej nic nie robią te przewrócone kolumny. Nigdzie nie widzę żadnego wejścia na skały. No naprawdę nie wiem.
To był początek mapy i to wszystko. Tu nic więcej nie ma. Nawet sekret znalazłem. Nie znalazłem drogi zwykłej. No, co jest? Idę jeszcze raz w tamtą dziurę. Bo już nigdzie indziej nic nie ma. A to jest jedyne miejsce, do którego nie zajrzałem więcej niż 3 razy. Jest jakaś platforma, ale nic z tej platformy nie wynika. Tutaj jeszcze nie byłem więcej razy. Chyba nic nie było. No proszę, kurwa, ja biegam, szukam. To jest tutaj tak widoczne, że tylko ślepy by nie zauważył. Proszę bardzo. Klasyczny Tomb Raider. I wejdziemy w to miejsce, gdzie była dźwignia, czy nie? Tak jest. No wciskaj, wciskaj. Dźwięk jak z horroru jakiegoś. Co tu tak ciemno? Tu mamy drzwi. Biega pełno zwierząt i gra mi się tnie, jak tam patrzę. Boż ty! Chodź tu. Jeden z niewielu ludzkich przeciwników. Uciek. Chuj. Tam też mamy drzwi jakieś. Ups. No w tej grze trzeba się rozglądać. Przede wszystkim jest
eksploracja i zabawki, zagadki, challenge'em, zabawki. Tu kolejne drzwi, wszystko pozamykane. Jeden tu biega. No, łap go. Sami. Mamy cię. Okej. Można zejść. Jest od razu jakieś pomieszczenie, to idziemy. Bezpowrotne, ale jest dźwignia. Kolejne lwy. Ledwo to przeżyłem. Jak lew się tam czai. Jeszcze jedna dźwignia. Ciekawe, czy one nie są na czas. Sejwik. Nie, dobrze, że to się tak tnie. O, szwy! Coś szybko sprawdzić, czy jestem w stanie to naprawić. Niewiele lepiej jest. Tak samo. Czyli, że to przez konsolę. Oryginalna konsola to tak nie wyrabiała. No. Gdzie jest. Robimy tak, jak było. I... To jeszcze szybko sprawdzę. Jest lepiej tylko. Nie wiem, czy ona teraz szybciej nie biega przez to. Ale już się nie tnie. Podkręciłem trochę procesor konsoli. Jest i lew. To miejsce, w którym się drzwi otworzyły. Lara, nie kręć się tak.
tu jest dźwignia? Nie. Drzwi to są jakie. Wybuchnie procesor. Może wybuchać, jest tylko wirtualny. No, to jest ten wirtualny procesor, który jest emulowany w moim komputerze. Co to jest? Wygląda jak przycisk jakiś, ale kurde. Nic. A jednak się otworzyło. Ale tu jest labirynt. Oż ty! Jak mi jebnęło. Właśnie. Takie. No te emulatory skonfigurować to jest tyle jebania się. Idziemy, zobaczymy co tu jest. No proszę, coś znalazłem. Pyk. Pewnie się za rogiem otworzyły. Dążę. Ole! To było naprawdę na styk. Jak mam teraz ten 20 H? Kolce. Ale jak chodzimy wolno, to nam nic nie robią. Jest tylko dół. Gdzie mam iść? Tutaj? Nie? Tu. Ciemno, ale już powoli wychodzę z tych dziur. Jesteśmy znowu na górze. To jest koloseum. Trochę kwadratowe, ale jest. No proszę. Kurde z tą kamerą. Tam coś widzę, ale nie wiem co. Jach. Tutaj przejdę. Panie. Opa. Dobra, ale co dalej? Coś się zmieniło? Co to za droga? Czy ja stąd tutaj przyszedłem? Chyba tak. Tak. Tam są dalej zamknięte. Tam pewnie też. O co tu chodzi? Po co ja tam to wszystko nadal robiłem? Zamknięte. Wracamy.
tutaj pewnie jest ta dziura z kolcami. Nie. Co to za dziura? Byłem tu już. No tak. Zobaczmy. Tam już byłem, tu po lewo. Tu jest ta dziura z kolcami. Tak. Może tam na górę? Nie bardzo wiem, co mi to dało, to że ja tutaj teraz byłem, szczerze mówiąc. Nigdzie nie wejdę wyżej. Muszę się tamtędy pchać. Teoretycznie źle zszedłem, bo byłem w miejscu tam po drugiej stronie tej ściany. Idziemy jeszcze raz. Może powinienem tam pójść. Let's see. I tu nic więcej chyba nie ma, tak dla pewności jeszcze zobaczę. Jak tam jest jakiś dziwny przycisk, który nic nie robi. Nie, otwieram tą bramę. I to wszystko. Tu jest teraz to wejście na górę. Tam nic nie widzę. Bo na przykład inna ciekawostka, całe nagranie głosu Lary, wszystkich tych dźwięków, wszystkich jej kwestii i tak dalej, zajęło aktorce 5 godzin. I to wszystko. Główna bohaterka gry. Tam trzeba wleźć. Ja tego wcześniej nie zauważyłem. Skąd? Stąd? Może? Pięknie. Co to mnie było? Wymowna. Nie no, nie ma aż tak dużo kwestii. A szukali aktorki, tej znaczy voice aktorki. 7 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Oglądałem cały reportaż z tego, jak tą grę tworzyli. Dobra, co mi ta droga tej niby daje? Wlazłem tu. Tu nic nie ma. No Lara, doskoczysz tam czy nie doskoczysz? Pięknie. Co to było? What the fuck? Skąd ona się tu wzięła, ta małpa? Nawet Lara się odbija w krysztale. Nice. Klucze, ja nie mam żadnego klucza. No. No. Ale widzę coś do wyciągnięcia. Czterotonową bryłę. Ciągniesz. Cóż tam widzę?
Kolejna dźwignia. Apteczka. Uff. Gdzie są te drzwi? Czyż one wszystkie tak samo wyglądają? Też widzicie tą małpę tam? Hello. Nie zaatakujesz mnie? Zawiesiła się. Ja potrzebuję energii. O ile to energia po tych dźwiękach, to można się różnych rzeczy spodziewać. To jest w tej apteczce. Kurwa! Skąd wy tu się bierzecie? Kurde, chciałbym tam zaryzykować, doskoczyć, ale jak nie trafię, to będzie po mnie. Także chyba zejdę sobie tam spokojnie. Tak było wysoko. Teraz szukamy tych drzwi, które się otworzyły. Mamy popis dla publiczności? Nie, nie wyszedł. Chyba tutaj były w rogu jedne. Nie wiem, czy za mną też jednych nie było. Ale te są dalej zamknięte. Oby to nie było na czas. Sprawdzić, czy z tyłu nie było, bo tamte ostatnie to było jakby w powietrzu, także nie pasują mi. I tu chyba było jeszcze jedno. Ale nie jestem pewien. Jest, mam cię. Wow, wow! Żyje? Żyje. Całe szczęście w tym dole nie było kolców. Jak stąd wyjść? Lara, Lara. Fajnie, że coś widzę, ale nie muszę widzieć. No, całe szczęście to nie były tamte drzwi, tylko to były te i to nie było na czas. Bym jeszcze na czas musiał szukać drzwi, które wyglądają tak samo jak wszystkie inne. Teraz się otworzyły te po drugiej stronie. Które będą... Nie, nie. Tu po lewo. I na drugim końcu tego... koloseum kwadratowego. Ale jak na zrobione z kwadratów, to musisz przyznać, że wygląda całkiem, całkiem. Noż kurde. Wietrzu wiszą. Brakuje chyba jakieś grafiki tam. O, jeszcze jeden. I teraz tamte.
Szlak go układał. No, dokładnie. Co to jest? Znowu ten gość? Chodź tu. Każdym razem nie uciekasz. Uciekł, znowu uciekł. Jest duża przestrzeń otwarta, nawet spoko jest ta walka. Najgorzej jest w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie kamera nie wie, co się dzieje. Kolejna dźwignia, już mi drzwi brakuje. Było chyba w środku gdzieś kolosalne. Uż. Nie do zdarcia. No, jest kuloodporny. Podejrzewam, że jest cyborgiem. Ciekawe, czy czegoś tam nie przygniotłem tym kamieniem. Skipu przejścia. Mamy kluczyk. Teraz nie jestem pewny, gdzie był zamek, ale wiem, że był. Otworzyły się jedne drzwi, mamy jeden klucz. Nagle z zera dróg robią się dwie. Nie wiem, gdzie to było. Chyba na dole. To był małpy. Tyle zwierząt zabitych na potrzeby gry. Niech mi ktoś przypomni, gdzie była ta dziura od klucza. Nie tutaj. No. Aktorka się przyznała, że najtrudniejsze były te właśnie jęki i stęki. Na górze gdzieś było? A nie wiem, czy nie przypadkiem tam wcześniej. Nie no, tutaj chyba wszystko było zrobione. Na pewno aż nie tutaj. Gdzie te wielkie drzwi były i ten klucz?
Na górze gdzieś, ale gdzie na górze? Na górze. Tam gdzie te takie schody są, tutaj gdzie teraz biegnę, tutaj na tej górze. Naprzeciwko może, tak, tam to było. Dobry bąbel. Oj, co ona zrobiła? Nagle postanowiła salto w tył jebnąć. Nie tutaj, tutaj. W tą stronę. No złaś. Nastęka się Talara. Tutaj trzeba było teraz stąd sobie skoczyć. Nie wiem, czy nie na górze. Chyba nie na górze. Tam nic nie było na tej górze. Jest kluczyk. A te drzwi? Tu były. No i co teraz? Mamy dwie drogi. Nie wiem. Chcę tam wchodzić. Idę najpierw tam. Znowu multum dróg, tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic, tutaj. Oczywiście musiał być krokodyl. I dobry wybór, chyba. Może zły. Czy były dwa wyjścia z Koloseum? Jakie to jest dziwne. 46 minut. No nic, robimy jeszcze jedną.